Polskie Radio Orzesz. Cześć wszystkim, nazywam się Igor. Dzisiejszymi gośćmi są Lena i Gabi. Hejka. Hej. Celem dzisiejszego wywiadu jest promocja i nagłośnienie akcji charytatywnej na rzecz schroniska Sonieczkowo oraz przybliżenie idei wolontariatu. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie do was, dziewczyny. Kiedy i skąd wziął się pomysł na stworzenie wolontariatu? Zostało nam to zaproponowane przez panią Adę Piekarską i z chęcią się zgłosiłyśmy, bo stwierdziłyśmy, że to będzie taka jakby przygoda, miło spędzony czas, na pewno. No dobra. Jak się nazywa wasz zespół? Nasz zespół nazywa się Gang Spoko Konfidentów. No, ciekawe w sumie. Skąd pomysł na taką nazwę waszej grupy? Podczas pierwszego spotkania powstała burza mózgów. Nie wiedzieliśmy najpierw, jaką nazwę dać naszej grupie, ale zostało nam to zaproponowane przez naszego jednego kolegę i stwierdziliśmy, że no, dobry pomysł, fajna nazwa i się zgodziliśmy. Mhm. Ile osób liczy wasz gang? Nasz gang liczy około 25 osób, wliczając w tym osoby dorosłe, wspomagające nas. No, w sumie dużo osób, jeśli chodzi o wasz gang. No to teraz następne pytanie. Jaki jest cel waszego wolontariatu? Uzbieranie pieniędzy, zorganizowanie różnych akcji, zebranie najpotrzebniejszych rzeczy na schronisko Sonieczkowo. No i to chyba tyle. Mhm. Jakie były wytyczne, aby wypełnić wasz cel? No to była zbiórka pieniędzy, zebranie różnych potrzebnych rzeczy tam dla schroniska, czyli na przykład jakieś kocy, karm. I no głównie też nasz, przede wszystkim to było chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym. Osobom, de facto. No, zwierzętom. Zwierzętom. Dlaczego akurat to schronisko Sonieczkowo, a nie inne? Bo jest to w pobliżu naszego miasta i trafiają tam zwierzęta z okolic, z na przykład Ełku. No, najczęściej od nas, z naszego rejonu. Czyli to z różnych okolic? Tak. Jakie są wasze potrzeby związane ze schroniskiem? No to nasze potrzeby to są jakieś różnego rodzaju koce, karmy i no jakieś podkłady, smycze. Czyli takie rzeczy chcecie. Jaką sumę pieniędzy chcielibyście zebrać podczas trwania tej akcji, abyście byli usatysfakcjonowani? No to bardzo byśmy się cieszyli i bylibyśmy usatysfakcjonowani z kwoty od 500 do 1000 zł, ale gdyby udało nam się zbierać więcej, to bylibyśmy jeszcze bardziej szczęśliwi. Okej, ja rozumiem. Z kim podjęliście współpracę? Współpracę podjęliśmy z MOSIR, SDS, burmistrz Zbigniew Włodkowski oraz jego zastępca pani Beata Jaździewska, przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk, dyrektorzy szkół w Orzyszu, Okartowie i Gołdapi, MOPS w Orzyszu, Polana Kultury, OSP w Orzyszu i Stowarzyszenie Szansa Na. No dobra. Czy już macie jakieś działania, które zostały zrealizowane? Tak, została zorganizowana pierwsza zbiórka pieniędzy w naszej szkole. Został zorganizowany kiermasz, na który uczniowie chętnie przynieśli różne ciasta, babeczki i wszystko się sprzedało i myślę, że uzyskaliśmy dosyć sporą kwotę z tego oraz udało nam się zebrać większość rzeczy do schroniska, na przykład te koce, karmę, różne podkłady, smycze.
A teraz druga część pytania do was, dziewczyny. Czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? No to mamy już właśnie te kiermasz był zorganizowany w naszej szkole. Została już część karm przewieziona tam do schroniska w Sonieczkowie. Zostały już zebrane pieniądze i dalej zbieramy. I mamy jeszcze pomysł, żeby jeszcze coś fajnego wymyślić, zorganizować. I ostatnie pytanie do was. Co chcielibyście powiedzieć naszym słuchaczom? Chcielibyśmy bardzo zachęcić do wzięcia udziału w naszej akcji i rozgłaśniania jej. Jeżeli słuchają tego nasi, że tak powiem, wspólnicy, sponsorzy, to chcielibyśmy im naprawdę bardzo podziękować za wsparcie, jakie nam dają. No dobra, dziewczyny, to dziękuję za rozmowę. A wam, moi drodzy słuchacze, też dziękuję, że słuchaliście naszej audycji i do usłyszenia. Pa, pa. Polskie Radio Orzesz.